Jeszcze nie. Dzień dobry Państwu, Rafał Jemielita. Dzisiaj znowu jako moderator przy okazji tak zwanego lekkiego czwartku, ale mamy też kolejne powody, dla których się dzisiaj widzimy na stronie Facebooka Instytutu Polonika, czyli Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za granicą. Mianowicie jutro są trzecie urodziny. Jutro jest piątek, wiadomo, że wszyscy pewnie będziemy chcieli obchodzić te urodziny w zamknięciu domowym, więc stwierdziliśmy, że zamiast co dwutygodniowej audycji lekkiego czwartku z historią, którą prowadzi Magda Gutowska, to proszę Państwa, się dzisiaj spotykamy po to, żeby troszkę poopowiadać o tym, jaki jest Instytut, po co w ogóle Instytut powstał. Chciałem powiedzieć, że mamy zbiorowe łącze internetowe i też wytłumaczyć, dlaczego w tle, a to za chwilę, Piotra Ługowskiego i Marty Szymskiej pojawi się krzyż. Oni są w zakrystii kaplicy w Londynie. No tak wyszło, że stamtąd dzisiaj do nas nadają. Także nie dziwcie się, ale tak specjalnie zrobiliśmy, żebyście zobaczyli, że my tu wszyscy żyjemy, jesteśmy normalnymi ludźmi i działamy na różnych frontach. No dobrze, po kolei chciałbym wszystkich przedstawić. Zacznę od góry, od szczytu, chociaż ja jestem teraz na samym szczycie, ale nie jestem tutaj szczytem zdecydowanie. Proszę Państwa, Dorota Janiszewska-Jakubiak, czyli dyrektor Instytutu Polonika. Dobry wieczór Państwu. I dalej w kolejności mamy Piotra Ługowskiego, szefa programu Ochrona. Dobry wieczór. Fajnie, udaje się jak do tej pory, jak widać. Czyli mamy łączność z Londynem, bo Piotr jest w tej chwili z Martą w Londynie. Kolejny szef programu, tym razem szef programu badania, czyli Karol Gutmeier. Witamy Cię. Dobry wieczór. Super. I teraz przechodzimy w moją lewą część ekranu. Magdalena Gutowska, czyli szefowa programu Popularyzacja. Dobry. O, i z ręką widzę dodatkową. Z ręką. Szefowa z kolei, kierownik, o to się tak ładnie nazywa w naszym instytucie, kierownik Wydziału Komunikacji i Zarządzania Wiedzą, Karolina Sałajczyk, jako, no jeszcze nie końcówka, bo zapomniałem o Marcie, ale to za chwileczkę. Karolina, twoje słowo. Dzień dobry, witam wszystkich. No właśnie, trochę nie według scenariusza, ale na końcu obok Piotra Marta Szymska, kierownik Wydziału Programów Dotacyjnych. Długa funkcja, ale niezwykle sympatyczna Marta. Witajcie. Proszę Państwa, troszkę chcielibyśmy opowiadać, czemu służy generalnie Instytut Polonika, bo to nie dla każdego jest oczywiste. Co się tutaj w ogóle dzieje, dlaczego zajmujemy się Polonikami, czyli tym, co pozostało po Polakach za granicą. W różnych miejscach, oczywiście tych Poloników jest bardzo dużo na wschodzie, ale tak naprawdę to, gdybyście spojrzeli na świat, to wszędzie gdzieś tam byli Polacy i coś po sobie pozostawili. W związku z tym tak naprawdę zakresem działania Instytutu jest cały świat, od lewej do prawej, albo od prawej do lewej, jak to sobie, proszę Państwa, wybierze. Ale o tym chciałbym porozmawiać z dyrektor Instytutu, czyli z Dorotą Janiszewską-Jakubiak. Pani dyrektor. O, jestem. Bardzo łącze tak, działa. Łącze działa. To ja chciałbym zadać pytanie o początki. To było 3 lata temu i teraz pytanie podstawowe. Skąd pomysł generalnie na stworzenie Instytutu? Instytut powstał 3 lata temu, ale pomysł jest o wiele starszy, bo o tym, żeby taka instytucja powstała, która by pomogła nam w prowadzeniu projektów poza granicami kraju, rozmawialiśmy bardzo długo w Ministerstwie Kultury, w którym przedtem pracowałam przez wiele lat. Najpierw jako szeregowy pracownik, potem naczelnik wydziału, a potem wreszcie wicedyrektor departamentu zajmującego się właśnie ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. I przez wiele lat zastanawialiśmy się wspólnie z nieżyjącym niestety Jackiem Millerem, który tym departamentem przez wiele lat kierował, jak stworzyć, jak namówić też naszych organizatorów, czyli ministra kultury, do tego, byśmy stworzyli taką instytucję i jak taka instytucja powinna działać, czym tak naprawdę powinna się zajmować. No i w efekcie przed 3 laty udało nam się namówić obecnego ministra kultury, czyli pana profesora Piotra Glińskiego, do tego, by nam zaufał i byśmy taki instytut stworzyli. A stało się to tak naprawdę po
po tym, jak wyjechaliśmy wszyscy wspólnie z panem ministrem na Ukrainę i pokazaliśmy projekty, które przez wiele lat realizowało Ministerstwo Kultury i też uzmysłowiliśmy chyba, z jakimi projektami się borykamy i dlaczego się z nimi borykamy. A głównie dlatego, że naszym jedynym narzędziem tak naprawdę jest konkurs i program grantowy, a niewiele mamy takich narzędzi, by samodzielnie prowadzić pewne projekty, tak by też były to projekty strategiczne. Okej. Instytut nie miał swojego protoplasty, poprzednika, czyli w zasadzie podstawał od kompletnego, no właśnie to złe słowo, ale od podstaw, a może tak lepiej. Nie chcę używać sformułowania, że od kompletnego zera, bo to nie o to chodzi. Co było największym wyzwaniem? Właściwie wszystko było wyzwaniem od samego początku, dlatego że Instytut powstawał bardzo szybko, czyli już pod koniec grudnia i pierwszym wyzwaniem dla mnie i dla Agnieszki Tymińskiej, która jest moją zastępczynią i która od samego początku tak naprawdę ze mną współpracuje, było znalezienie na przykład głównej księgowej, bo to była podstawowa tak naprawdę sprawa na samym początku i znalezienie też dobrego prawnika, który pomógłby nam od strony organizacyjnej, jeśli tak mogę powiedzieć, ustawić cały instytut. Do tego doszła kwestia oczywiście miejsca, gdzie będziemy pracować. Na początku gościnę nam użyczyło Ministerstwo Kultury i przez pewien czas pracowaliśmy w moim dawnym gabinecie w Ministerstwie Kultury w takim 3, a potem 4-osobowym zespole. No i co najważniejsze, ponieważ no mieliśmy już wymyśloną strategię działania Instytutu i te 3 główne kierunki, jakimi się będziemy zajmować, czyli badania, popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, trzeba było znaleźć ludzi do pracy. Takich, do których miałabym zaufanie i takich, no, z którymi miałabym nadzieję na to, że nasze projekty się udadzą, a naprawdę to nie jest taka prosta sprawa prowadzić projekty poza granicami kraju. Każdy kraj to są inne przepisy, inne zwyczaje, inne podejście do zabytków i trzeba się tego po prostu bardzo szybko nauczyć. Pewnej specyfiki to na pewno, bo każdy kraj jest po prostu inny, zwłaszcza wydaje mi się, już mogę to powiedzieć z autopsji, wschód bywa taki zaskakujący. Potrafi zaskoczyć, prawda pani dyrektor? Myślę, że każdy kraj potrafi zaskoczyć. Ja mam za sobą też doświadczenia tych projektów prowadzonych jeszcze w Ministerstwie Kultury, w Wydziale do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą i jako wicedyrektor departamentu. To były bardzo różne kraje, to był i wschód, Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, ale to były też kraje bardziej odległe, to była Gruzja, to były na przykład Indie, które są już całkiem inne niż kraje europejskie, a też tam jest Polskie Dziedzictwo Kulturowe, które trzeba było ratować i my też tego na co dzień doświadczamy, bo nasze projekty to jest nie tylko wschód, nie tylko dawne ziemie Rzeczpospolitej, ale też współpracujemy z instytucjami na przykład w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Szwajcarii i podejrzewam, że w kolejnych latach pewnie takich różnych przykładów, różnych miejsc, gdzie będziemy się musieli tak naprawdę wszystkiego od nowa uczyć, będzie jeszcze więcej. Sądząc po tym, że Marta z Piotrem są dziś w pracy zdecydowanie daleko, daleko od nas, na zachód od Polski, czyli w Londynie. Agnieszka jest w drodze w tej chwili ze Lwowa. To nie jest tak, że Instytut działa od godziny 8.30 do godziny 16.30, zamykamy następnie bramy i nas tutaj nie ma, bo po prostu działamy tak naprawdę dłużej. Magda na przykład o tej porze co drugi czwartek prowadzi swoją audycję. Jesteś również w pracy. O tyle trudnej, że online, prawda? No trudnej i nietrudnej, na pewno fascynującej i naprawdę niezwykle ciekawej, bo te spotkania czwartkowe dają szansę poznać naprawdę niezwykłych ludzi, za którymi stoją bardzo ciekawe historie i dowiedzieć się dużo więcej niż moglibyśmy się dowiedzieć. A te spotkania dają nam też szansę na to, żeby każdemu, kto to ogląda, żeby zadać pytanie tym osobom. W związku z czym to jest rzeczywiście taka, z jednej strony jest trudna, a z drugiej strony ten moment, kiedy skracamy ten dystans i możemy wejść w jakiś temat. Więc dla mnie to jest super sprawa i mam nadzieję, że dla wszystkich, którzy to oglądają, że rzeczywiście możemy dotknąć tą historię, poznać tych ludzi, jakby wejść w to głębiej całym sobą. Super sprawa. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć, a właściwie to zadać to pytanie albo skłonić do rozmowy panią dyrektor, mianowicie prócz działalności, prócz tych programów, czyli ochrona, badania, popularyzacja i tak dalej, jest również działalność wydawnicza.
co robimy w Instytucie, co wydajemy? Właściwie powinnam odpowiedzieć, że wydajemy bardzo różne rzeczy i to będzie właściwa odpowiedź, dlatego że mamy zarówno publikacje, które są publikacjami naukowymi, myślę, że o tym na pewno Karol Gutmeier za chwilę dokładniej trochę opowie, bo to są publikacje, które są po prostu efektem projektów badawczych prowadzonych z Instytutem naszym, czy we współpracy z naszym Instytutem, ale też wydajemy niektóre publikacje w koedycji i czasami są to takie publikacje, na których nam bardzo zależy, by trafiały nie tylko na polski rynek. To przykładem takiej książki jest na przykład dwujęzyczne wydanie Implant polskich Gustawa Manteuffla, które ukazało się w języku polskim, w języku łotewskim. Wsparliśmy to wydanie, ale wydawcą jest łotewskie wydawnictwo i ta książka jest w księgarniach na Łotwie. To dla nas było bardzo ważne, ponieważ po raz pierwszy pisma Gustawa Manteuffla zostały na język łotewski przetłumaczone. Z kolei dział popularyzacja ma bardzo dużo pomysłów, które realizuje w formie publikacji, które są prezentowane w czasopismach, wydaje serię zeszytów dla dzieci i wydaje też książki, które są książkami popularyzującymi polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Nie tylko te jego takie czysto materialne aspekty, czyli zabytki, ale też staramy się w tych projektach popularyzatorskich pokazywać też dziedzictwo niematerialne, staramy się też pokazywać przede wszystkim ludzi, artystów, architektów, inżynierów, aktorów itd., itd. Zresztą tego typu działania prowadzone są również w mediach społecznościowych. Karol, zostałeś wywołany niejako przez panią dyrektor do kamery i do mikrofonu. Szef programu badania Karol Gutmeier. To już drugi raz cię witam, ale właśnie, powiedz, czym zajmują się generalnie badania? Bo to jest troszkę taki dla mnie na przykład, w końcu dziennikarza, troszkę tajemniczy grunt. Badania, jak to samo słowo mówi, zajmuje się badaniem. Zajmuje się, program badania zajmuje się badaniem, dokumentacją, inwentaryzacją polskiego dziedzictwa materialnego, to chciałbym jednak podkreślić, materialnego, czyli to, co byśmy powiedzieli popularnym językiem, zabytków, polskich zabytków poza granicami Polski. I zajmuje się w dość szerokim spektrum od prac takich naprawdę wąsko specjalistycznych, bo mamy w naszym zakresie badania dotyczące wąskich takich tematów, jak choćby, o której będę mówił teraz po publikacji za chwileczkę, jak pomnik nagrobny serca Jana Kazimierza w Paryżu, jak także poprzez dokumentację zbiorów, inwentaryzację zbiorów polskiego dziedzictwa, które jeszcze gdzieś ostało w kościołach na terenie Ukrainy czy Białorusi, ale także mamy badania, które dotyczą, i to jest nowy projekt, który się pojawi za chwileczkę, to badania dotyczące dziedzictwa polskiego osadnictwa w Brazylii. I to jest akurat bardzo ważny temat, bo Polonia w Brazylii asymiluje się w tej chwili coraz szybciej i to dziedzictwo tam będzie zanikało w sposób jakby naturalny. Ale udało nam się nawiązać współpracę z badaczami brazylijsko-polskimi i być może w przyszłym roku ruszy, jak nic nie stanie w przeszkodzie, taki projekt dotyczący banalnego czasami typu budownictwa, osadnictwa, kościołów, cmentarzy polskich w Brazylii. Oczywiście też mamy duże projekty inwentaryzatorskie dotyczące cmentarzy na Ukrainie. To wieloletni projekt rozpoczęty jeszcze przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Co oprócz tego? Oprócz tego są też to tematy monograficzne dotyczące, o i tutaj było to pokazywane, jest w tej chwili na podglądzie, promocja książki napisanej przez doktora Migasiewicza Nagrobek serca Jana Kazimierza w kościele w Paryżu.
Dlaczego to jest takie ważne? Bo jest to wybitne dzieło sztuki związane z artystami pracującymi dla wielkiego Ludwika XIV, czyli wielkiego króla francuskiego. I ten nagrobek, to jest ta książka z bliska. Czyli mamy już dwie książki. To już tak. To jest książki. To teraz troszeczkę przyspieszając. Zrealizujemy własne projekty, ale tak jak wspomniała też pani dyrektor, mamy też publikacje książkowe, bo zamiarem projektu badań jest przekuwanie badań na publikacje. Inaczej nie miałoby to sensu. Nie ma sensu robienia czegoś, co będzie stało na półce lub w szufladzie lub w formie elektronicznej tylko dostępne. Więc będziemy też publikować takie tematy, które dotyczą dziedzictwa polskiego za granicą i na których nam zależy. Taką koedycją jest książka dotycząca wielkiego rodu artystów polejowskich we Lwowie, XVIII-wieczni rzeźbiarze, architekci. I tą książkę wydajemy w koedycji z Societatis Vistulana z Krakowa. Będzie u nas na miejscu w Polonice 29 stycznia. Wielka, bardzo cenna publikacja podsumowujące rzeźbę rokokową, lwowską rzeźbę rokokową. To chyba w tej chwili tak w skrócie najwięcej z tego, co mnie zahaczyłeś. Mam pytanie takie troszkę, jakbym był księgowym. Ciężko mi zadawać takie pytania, bo nie jestem księgowym, ale tym niemniej spróbuję. Gdybyś miał zastosować pewną gradację, hierarchię, jakkolwiek to nazwać, gdybyś wymienił trzy, twoim zdaniem, najtrudniejsze projekty ostatnich trzech lat. Albo kilka, albo dwa, albo wystarczy jeden, ale twoim zdaniem najtrudniejszy. Najtrudniejszy. Tak. Dobrze. To trudny jest projekt na pewno i projekt, który darzę dużą sympatią. To jest projekt, który nie dotyczy wielkiej sztuki, wysokiej sztuki. To jest projekt, który dotyczy zabytków polskiego kolejnictwa na terenach II Rzeczypospolitej, na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej. Jest to trudne z punktu widzenia logistycznego. Nie będę tego tłumaczył, bo każdy się domyśla, jak trudno się robi zabytki kolejnictwa, zwłaszcza jeszcze w obecnej sytuacji, jaką mamy polityczną i pandemiczną. Ale to jest trudne. Trudny, bo inwentaryzatorzy rzeczywiście kilka linii kolejowych przeszli dosłownie na pieszo. I to dla nich jest ciężki temat. I od strony merytorycznej także będzie to trudne. Natomiast to jest to, dlaczego ja go tak lubię też, ponieważ to, tak jak wspomniałem, to nie jest wysoka sztuka, która jest w większości łatwa do wynalezienia w internecie, do wygooglania, tak jak choćby wspomniany nagrobek Jana Kazimierza, czy obrazy Smuglewicza, czy obrazy Czechowicza. To nie jest to. To jest coś, co jest dosyć mało rozpoznane, a jest istotnym wkładem polskiej myśli inżynieryjnej, polskiej myśli architektonicznej w dzieje II Rzeczypospolitej. I to jest taki ten trudny, najbardziej trudny temat. Mam ostatnie pytanie, ale bardzo za to przyjemne, wydaje mi się, bo każdy, kto choć trochę spojrzał dookoła siebie, będąc tu czy tam na świecie i spotkał Poloniki, to na pewno mógłby powiedzieć, że któryś lubi bardziej od innych. Czy ty masz swój ulubiony Polonik? Słuchaj, to jest bardzo proste pytanie, odpowiedź nie jest łatwa. Poloniki, jest ich dziesiątki, setki. Natomiast dla mnie są na pewno fajne te, które są właśnie mało oczywiste, które są takie do niedawna nieodgadnione i to dotyczy właśnie też dziedzictwa technicznego, bo to jest taki mój... Jestem barokistą, ale zajmuję się też techniką. I na przykład o moście Rudolfa Modrzejewskiego, czyli syna wielkiej aktorki Modrzejewskiej, a po amerykańsku zwanego Rudolfem Modejskim. I to jest jego świetny most wiszący. Wtedy, kiedy powstawał na początku XX wieku, był to najdłuższy wiszący most na świecie, bo mający ponad 500 metrów rozpiętości, zawieszenia. I to jest oczywiście most w Stanach Zjednoczonych, Filadelfii. I to jest taki mój ulubiony Polonik. O. Fantastyczna historia. Skoro wspomniałeś o baroku, to przełączamy się do Piotra Ługowskiego, szefa programu Ochrona. On też jest barokistą.
Razem byliśmy teraz we Lwowie, troszkę pokazał mi takich rzeczy, o których ja, człowiek z nieuzbrojonym okiem, nie chodzi o okulary, po prostu nie miał bladego pojęcia. Piotr, powiedz mi, program Ochrona to jest program, który pochłania dużo środków, ale to chyba jest zrozumiałe, no bo przecież angażujecie się w wiele różnych zadań. I gdybyś ty miał na przykład opowiedzieć o kilku tych najważniejszych projektach ostatnich 3 lat, to twoim zdaniem co by to było? To ja tylko się wtrącę i może powiem, że przygotowaliśmy dużo zdjęć związanych akurat z programem Piotra, dlatego że to są takie najbardziej widoczne efekty i fajnie je pokazać i łatwo je przedstawić. Więc teraz jak Piotr będzie opowiadał o swoich projektach, to zobaczą Państwo po prostu bardzo dużo różnych zdjęć związanych z tym, jak te projekty są realizowane, na których są i obiekty, ale jesteśmy też my w trakcie różnych prac, delegacji, więc myślę, że to też trochę pokaże, jak wygląda od kuchni ten proces pracy przy konserwacji. Piotr, opowiedz koniecznie o tym, że trzeba chodzić po rusztowaniach na wysokości 30 metrów i trzeba zrobić odpowiedni kurs, żeby móc złaść. O, proszę bardzo. No już widać, że to chyba nie jest nisko. Tak. Tam akurat jest 20, tam chyba było około 26 metrów. Natomiast dobrze, to teraz ja może powiem, to jest, skoro wywołane zostało to zdjęcie, to jest projekt, który zaczęliśmy w 2018 roku, jeden z największych, który został zakończony już. Jest to konserwacja i remont elewacji frontowej kościoła kolegiaty Świętej Trójcy w Wołyce na Wołyniu. Weszliśmy w ten projekt w 2018 roku i on trwał, to był to projekt dwuletni. Prace zostały zakończone w końcu ubiegłego roku. No i jak widać tutaj na tych zdjęciach, stan obiektu był opłakany. Do tej pory, zanim weszliśmy tam z pracami, była sytuacja taka, że były prowadzone pojedyncze działania konserwatorskie, właśnie finansowane z programu ministra kultury i mieliśmy chęć, ze względu na wagę tego obiektu, to jest to największy kościół na Wołyniu, także klasę artystyczną, Fundacja Radziwiłłów, dodajmy 1640 rok, chcieliśmy po prostu przyspieszyć te prace i weszliśmy w projekt właśnie remontu elewacji i to był jeden z takich trudniejszych projektów, jak już ubiegam pytania na kolejne, ze względu też na skalę przedsięwzięcia, przede wszystkim ze względu na skalę przedsięwzięcia. Tam działało 5 zespołów konserwatorskich i zespół remontowo-budowlany, także po prostu. Natomiast efekt końcowy możemy podziwiać. No, jak widać, chyba bardzo był bardzo pozytywny i rzeczywiście ilość wizyt w Wołyce, bo to za każdym razem odbiór jakiejś cząstki fragmentu prac wiązał się z konkretną wizytą tam na rusztowaniach, zarówno przy temperaturze 30 stopni w słońcu, jak i minus 10 na mrozie. Też takie sytuacje były. To też powodowało, że to było tak złożone i trudne do realizacji też. Projekty. Tak. Trudne do realizacji dla samych wykonawców. Też to był największy projekt nasz, taki, który rzeczywiście duże środki pochłonął. W 2018 roku też weszliśmy w przygotowywanie nowych projektów już w samym Lwowie i przygotowywaliśmy dokumentację do nich. I w tym roku, na początku grudnia, odebraliśmy kolejne prace. Były to prace na cmentarzu Łyczakowskim przy kaplicy rodziny Krzyżanowskich. To już zaraz może dojdziemy do zdjęcia jakiegoś. Zbliżamy. Piękna właśnie, tutaj mamy piękna kaplica. I też były to bardzo trudne prace ze względu na różnorodność
różnorodność i konieczność wykonywania różnych prac konserwatorskich, bo tam mieliśmy zarówno metaloplastykę, zarówno roboty ogólnobudowlane, ceramikę, witraż, malarstwo ścienne, konserwację kamienia. Tak więc ta wielobranżowość powodowała to, że rzeczywiście projekt musiał być bardzo dobrze przygotowany i efekt końcowy możemy już podziwiać w zasadzie od początku grudnia, kiedy był odbiór prac. Naprawdę bardzo trudny projekt też. Natomiast mieliśmy też świetnych wykonawców tutaj z Polski, firma Monument Service, więc która zrealizowała to i efekt możemy podziwiać. Naprawdę wydaje mi się, że super sprawa. Także też w tym roku weszliśmy w kolejny projekt na cmentarzu Łuczankowskim. Jest to kaplica Barczewskich, tak, przewidywany koniec remontu, najpiękniejsza chyba kaplica grobowa. Koniec remontu przewidywany jest na 2021 rok. Poza tymi projektami były też troszeczkę mniejsze projekty, równie ważne. Takim tam przewijały się zdjęcia chociażby z kościoła, może wróćmy troszeczkę, z kościoła na Antokolu w Wilnie. Z kościoła na Antokolu w Wilnie, gdzie konserwowany był duży obraz 21-metrowy Pożegnanie świętego Piotra i Pawła, Franciszka Smuglewicza. Kolejnym... Nie przejmuj się zdjęciami, bo one pokazują wszystko, co robimy, więc możesz opowiadać o tym, a one będą po prostu pokazywały dużo więcej. Także kolejny projekt, obrazy bardzo fajne, też obrazy Szymona Czechowicza. Cztery obrazy finansowane były z Funduszu Instytutu Polonika. Dwa obrazy pochodziły z kościoła, dawnego kościoła Wizytek w Wilnie, te, które widzimy teraz, i dwa z kościoła świętego Stanisława z Rzymu. Obrazy te trafiły, po konserwacji trafiły na wystawę Geniusz Baroku Szymon Czechowicz, która została otwarta w październiku tego roku w Muzeum Narodowym w Krakowie. No i niestety ze względu na pandemię nie da się ich teraz oglądać. Natomiast też jako partner wystawy, to było też dla nas o tyle ważne, że na tej wystawie pokazano na około 200 dzieł Czechowicza, ponad połowa była polonikami, czyli z obiektami, które zostały sprowadzone z zagranicy, a były autorskimi dziełami Szymona Czechowicza. Z takich mniejszych projektów, które też były istotne, no to mamy tutaj przykład konserwacji obrazów w Muzeum Polskim w Chicago, gdzie w zasadzie jest, w tym roku jest już trzeci rok konserwacji, łącznie około ponad, odnowionych zostało ponad 50 obrazów łącznie przez te trzy lata. Tak więc to są, nasze działania są ukierunkowane w różnych aspektach, w różnych stronach, może takim też nie takim oczywistym, a dosyć ciekawym obiektem była konserwacja grobu symbolicznego Adama Mickiewicza w Stambule. Wiadomo, że on tam zmarł. Jest też Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule, tam finansowaliśmy pracę, a w tym roku finansujemy jego pierwszy grób na cmentarzu w Montmorency pod Paryżem, i który jest wybitnej klasy dziełem, także rzeźbiarskim, i po prostu możemy też uczestniczyć. Właśnie tu są fotografie z tej konserwacji. Możemy uczestniczyć w takich naprawdę fajnych, świetnych dziełach, w świetnych realizacjach, które po prostu przywracają nam to dziedzictwo kulturowe i zabezpieczają je na kolejne lata dla kolejnych pokoleń. Super. Jeszcze tutaj moglibyśmy bardzo długo rozmawiać. Ja nie chcę męczyć, bo zdążyłem się już zorientować, znowu powtarzam nieuzbrojonym okiem, że prace polegające na konserwacji, restauracji czy
czy wręcz odbudowie w niektórych sytuacjach są niezwykle złożone. Właśnie przy okazji Kaplicy Krzyżanowskich, bo widziałem ją tylko na zdjęciach, nie zachowałem w pamięci z poprzedniej wizyty na cmentarzu Łyczakowskim, ale to, co zobaczyłem teraz, zrobiło na mnie rzeczywiście gigantyczne wrażenie. Zwłaszcza, że widziałem też no, takie detale, których zwykle na zdjęciach nie zauważamy. Konserwatorzy pozostawili po sobie ślady, uznali, że te ślady powinny zostać, mianowicie wyryte rosyjskie imiona wypisane cyrylicą. Uznano, że jest to też ślad historii, więc je pozostawiono. Oczywiście można je było zatrzeć, ale tego nie zrobiono. I to jest dla mnie taka troszkę wisienka na torcie. Przemazała nam się Agnieszka Tymińska. Pani dyrektor, jeżeli pani dyrektor nas słyszy, to kilka słów o naszej wicedyrektor, bo jest w drodze z Lwowa, to wiemy. Agnieszka jest w drodze z Lwowa i jest to jej nie pierwsza wizyta w tym roku, tylko jedna z wielu. I to też jest taka bardzo już ważna dla nas wizyta. Jest koniec roku i kończą się we Lwowie bardzo dla nas ważne projekty, bo nie tylko Kaplica Krzyżanowskich. Agnieszka między innymi brała udział w komisji przy witrażach w dawnym hotelu krakowskim we Lwowie, bo i taki projekt żeśmy prowadzili. Też kończą się powolutku już prace przy barokowych schodach z piękną rzeźbą Immaculaty, czyli Najświętszej Niepokalanej Dziewicy przed kościołem świętego Antoniego na Łyczakowie. To bardzo ciekawa świątynia związana z zakonem franciszkanów, ale oprócz franciszkanów bardzo ważne miejsce dla Polaków jako kościół, który był nieprzerwanie czynny również w czasach sowieckich i też związany na przykład ze Zbigniewem Herbertem, który mieszkał nieopodal, a w tymże kościele został ochrzczony. Za parę dni, właściwie już zaraz po świętach, myślę, że będzie ostatnia komisja konserwatorska i wtedy już będziemy się wszystkim chwalić, jakie schody są piękne i jak się wspaniali spisali polscy wykonawcy pod wodzą Pawła Jędrzejczyka. Kończą się też prace w kościele Dominikanów na fasadzie, kolejny duży projekt naszego instytutu. No i różne drobne projekty, które też gdzieś w różnych miejscach na świecie albo się zakończyły, albo za chwilę się zakończą, bo w tym roku byliśmy obecni nie tylko na Ukrainie, tutaj po wiewiórka na Litwie, gdzie prowadzone były prace przy wejściu do kościoła. I te prace zresztą w Powiewiórce, kościele związanym z Józefem Piłsudskim i jego braćmi, bo nie tylko Józef Piłsudski był chrzczony w tym kościele, ale również na przykład Bronisław Piłsudski, który z kolei spoczywa na cmentarzu w Montmorency i którego grób też poddaliśmy konserwacji jako jeden z pierwszych projektów prowadzonych na cmentarzu Le Champo. Te wątki dawnych ziem wschodnich Rzeczpospolitej z tymi wątkami emigracyjnymi zresztą nam się nieustannie przeplatają, kiedy właśnie myślimy o takich postaciach, jak choćby właśnie rodzina Piłsudskich, czy Adam Mickiewicz wspomniany przed chwilą przez Piotra. Generalnie to jest never ending story, tych obiektów jest niezwykle wiele. Ja zachęcam do tego, żeby co dwa tygodnie odwiedzać stronę facebookową, to znaczy stronę facebookową można odwiedzać codziennie, bo staramy się codziennie pokazywać różne interesujące rzeczy, natomiast co dwa tygodnie, tak jak wspomniałem, Magda Gutowska prowadzi swoje luźne czwartki. Nie wiem, czy można to nazwać przy kawie, przy świecach, ale warto na te audycje, to tak można je nazwać, bo troszkę przypominają audycje i trochę telewizyjne, i trochę radiowe. Słucha się tego jednym tchem i można się naprawdę wielu rzeczy, Magda, dowiedzieć. Ja jestem fanem, zwłaszcza waszego spotkania, czyli dyskusji Magdaleny Gutowskiej, Doroty Janiszewskiej, Jakubiak na temat cmentarza Łyczakowskiego. No naprawdę można się wielu rzeczy dowiedzieć i wystarczy otworzyć uszy i przez godzinę sobie przy kawce generalnie posiedzieć. Ale skoro ciebie wywołałem, Magda, no to popularyzacja. Gdybyś mogła w 3 minutach, bo wiem, że jesteś podobna w konstrukcji do mnie, czyli możesz mówić cały czas, to powiem tak. Czym zajmuje się popularyzacja i dlaczego są w tym wszystkim dzieci? To ja łatwiej było powiedzieć, czym się nie zajmuje popularyzacja. Natomiast ja chciałam tylko powiedzieć, że tak czekałam, aż mnie wywoła, że mi paluszek w rączce odpadł. Dlatego, że ta ręka kosztowała 5 zł. Grosze 50. To by się nie wyłamało. Ale tak zupełnie na serio. Powiedz mi, co to jest ta popularyzacja? Co to znaczy? Bo rzeczywiście zakres działania
Twojego działu jest równie duży, gigantyczny. Ja byłem zaskoczony na początku rozmawiając tym, że pomysły są różne. No, te pomysły dla dzieci trochę mnie wciągnęły, chociaż moje osobiste dzieci mają już więcej niż 18 lat. Wiesz co, no, to jest tak, że my opowiadamy dla różnych grup wiekowych bardzo różnymi językami. W związku z tym rzeczywiście mamy mnóstwo różnych rzeczy, które pokazujemy. Dla dzieci staramy się, żeby było ich jak najwięcej, dlatego że to mam takie poczucie, że to, o czym opowiadamy teraz, ma ogromny wpływ. Mam nadzieję, że ma wpływ na to, co dzieciakom w głowach zostaje. To, co robimy? No, robimy przede wszystkim, staramy się robić filmy, staramy się robić animacje, ożywiać dzieła sztuki. Staramy się pokazywać serial, robić serial dla dzieci z naszymi bohaterami Polem i Niką, którzy przemierzają przez świat wagonikiem z przewodnikiem. Pokazujemy wystawy, mamy wystawy mobilne, mamy wystawy, które są we współpracy, mamy wystawy nasze, mamy również wystawy na platformie Google Art. Wydajemy książki popularyzatorskie, książki dla dzieci, książki dla dorosłych, mamy audiobooki i również rzeczywiście współpracujemy z pracą, współpracujemy z magazynami dla dzieci, ale też staramy się z tymi dla starszych, współpracujemy z różnego rodzaju instytucjami, więc rzeczywiście robimy bardzo dużo. Staram się zmieścić w 3 minutach, dlatego mówię tak szybko. Nie, to żartowałem z włączeniem. Dobra, żartowałem. Natomiast rzeczywiście robimy, no to jest tutaj w tym momencie widać filmy, które powstały przy okazji wystawy Katedra Ormiańska i jej twórcy we Lwowie, wystawy, która powstała we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. I bardzo zależy nam na tym, żeby w projektach, które realizujemy, łączyć ze sobą jak najwięcej i opowiadać. Czyli jak się pojawia jakiś projekt, jak na przykład Katedra Ormiańska, to żeby opowiedzieć o nim za pomocą wystawy, ale też żeby opowiedzieć o nim językiem filmu dla dzieci, czyli specjalnego odcinka naszego serialu Polo i Nika, ale też animacją dla dorosłych, czyli żeby ten temat trafił do różnych grup wiekowych. Tyle powiedziałam, że nie wiem, czy ci odpowiedziałam na pytanie. To znaczy odpowiedziałaś, ale zapomniałaś o czymś. A. Zapomniałaś o ostatniej premierze Krzysztof Czeczot, Hetman. Tym się trzeba by pochwalić, również pochwalić się wystawą, którą tutaj, no nie taką, nie tą konkretnie, ale wystawą, która miała stanąć przed Kordegardą, bo niestety z powodu pandemii nie stanęła, ale wróci do nas. Na razie jest w Google Arts i to też jest bardzo fajne, że tam się znaleźliśmy. Natomiast wspomnij troszkę o Hetmanie. 400 lat to jest rocznica śmierci Hetmana i w związku z tym pomysł na film. Tak, to jest pomysł na projekt, który składa się z 3 elementów. Pierwszy rzeczywiście to jest film animowany o Hetmanie. W filmie wystąpiły przede wszystkim Poloniki i na ich jakby są źródłem do całej opowieści. Jest częścią tego projektu wystawa plenerowa pod tytułem Hetman, która miała rzeczywiście stanąć przed Kordegardą. Niestety w ostatniej chwili okazało się to niemożliwe, ale ona czeka i nie może się doczekać, żeby zostać pokazana, a jest cudowna i naprawdę przepiękna. I elementem tej wystawy jest również to, co możemy zobaczyć na platformie Google Art, czyli Hetman, ale to nie jest to samo. To są wszystkie te 3 elementy są dopowiedzeniem i dopiero jak zobaczymy wszystkie 3, to mamy całość. Film jest przepiękny. Film powstał we współpracy z Wojtkiem Kalwatem oraz z Krzyśkiem Czeczotem. I rzeczywiście jest taką opowieścią, przeprowadzeniem nas przez historię osoby, która, no mamy świadomość, że żyła i że była, ale nie wszyscy mają świadomość, jak była niezwykła, ile rzeczy zrobiła i na ile była ważna dla nas.
Tak jak mówiłam, pojawiają się poloniki, które są zanimowane, co jest też bardzo ciekawą rzeczą i to nie było proste wybrać takie ani takie przykłady, żeby to opowiedzieć spójnie, sensownie i żeby jeszcze wszyscy, którzy oglądają, mieli poczucie, że rzeczywiście jest to ciekawa historia. Ale film jest efektem współpracy pasjonatów i wariatów, to chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. I chciałam powiedzieć, że bardzo nam pomogła pani dyrektor również i tutaj nie chciałam, że nic nie powiem. A ja chciałem tylko poprosić, żebyś mi załatwiła autograf od Krzyśka Czeczota, ale to oczywiście poza protokołem. Ja chciałem wspomnieć, bo troszkę zapomnieliśmy o pewnej premierze, która również nas czekała, ale z powodu pandemii na razie została przesunięta w rzeczywistości, mianowicie, i tutaj ukłon do pani dyrektor Janiszewskiej, mianowicie wystawa akwareli Tytusa Brzozowskiego, który specjalnie dla nas namalował cykl obrazów. Co to za obrazy? To jest cykl, który nazwaliśmy 12 miast, chociaż akwarel jest 13. Ja tylko powiem dwa zdania, że to jest projekt, który toczy się od Chicago po Tbilisi, że wybraliśmy wspólnie 12 miast takich, które w jakiś sposób są ważne dla Polaków, dla polskiej historii, polskiej obecności, co było bardzo trudne, bo trudno wybierać Polonika we Lwowie czy w Wilnie, które z Rzeczpospolitą były związane przez wieki. Trochę łatwiej jest odnaleźć takie poloniki w mieście, w którym tych poloników po prostu nie jest zbyt dużo, czyli na przykład chociażby w Chicago, gdzie relatywnie jednak jest ich trochę mniej niż we Lwowie, ale i tak jest spory urodzaj. A jeszcze inna jest na przykład Padwa, gdzie w ogóle te polonika są specyficzne i tak naprawdę większość poloników jest wewnątrz, a nie na zewnątrz. A Tytus Brzozowski specjalizuje się w budowlach. Natomiast ja nie będę odbierać chlebie Karolinie Sałajczyk, ponieważ to jest projekt przez nią wymyślony i to jest jej absolutnie najukochańsze dziecko, w związku z tym myślę, że oddajemy głos Karolinie. Karolina, czyli szefowa komunikacji i działu zarządzania wiedzą, no to się strasznie nazywa. Brzmi bardzo poważnie, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o Tytusa Brzozowskiego, to tak aż się zaczerwieniłam, dobrze, że tu nie widać. Ale rzeczywiście projekt z Tytusem Brzozowskim, tak, traktuję to jako takie małe dziecko, bo pojawił się w głowie dwa lata temu, jak dopiero zaczęłam pracę w instytucie i bardzo się cieszę, że w ogóle doszedł do skutku, bo to jednak były też lata ustaleń i lata pracy, znaczy miesiące pracy już nad samymi obrazami, bo warto wspomnieć o tym, że każdy obraz jest szczegółowo przez nas razem z Tytusem omówiony, wszystkie obiekty są wybrane, takie, a nie inne i to też bardzo dużo pracy kosztowało i też pani dyrektor, która tutaj opieką merytoryczną uratowała tak naprawdę wiele sytuacji, więc projekt jest naprawdę, myślę, bardzo ciekawy i daje bardzo dużo możliwości. Niestety pandemia nas trochę wstrzymała i nie mogliśmy pokazać obrazów szerszej publiczności w tym roku. Oczywiście zrobimy wszystko, żeby obrazy zaprezentować w przyszłym roku i zrobić też dużo więcej z tymi obrazami, ale to polecam śledzić nasz profil i szukać informacji, bo dużo się będzie działo. No i tak, no i generalnie jeżeli chodzi o projekt Tytusa, to czekamy, aż będziemy mogli go Wam pokazać, bo naprawdę jest warto, bo obrazy są po prostu przepiękne. Rafał, Ty je widziałeś nawet na żywo, więc wiesz, o czym mówię, tak, więc wiesz, o czym mówię. No jest to projekt bajkowy i myślę, że niepowtarzalny. Chciałem puścić troszkę oczko do Piotrka Ługowskiego. To pierwsze zdjęcie, które pokazaliśmy, kiedy on siedzi w Ołyce i dotyka rzeźby. Pomyślałem sobie, że powinienem jako kompletny parweniusz powiedzieć, że zabytków się nie dotyka, ale później sobie przypomniałem, że ty możesz akurat. To może ja nie powinienem dotykać. Karolina, to jeszcze trzy słowa o tobie chcielibyśmy wspomnieć, to zaraz wrócimy. Karolina jest instytutowym helpdeskiem. Gdzie jest ładowarka, jak włączyć kabelek, proszę cię, a ta umowa coś tam. No to nie są łatwe sprawy i Karolina niezwykle cierpliwie w tym pomaga. Ciekaw jestem, jakie ma pokłady cierpliwości tak wewnętrznie, ale to obym się nie przekonywał. Ja bym chciał cofnąć się do Marty Szymskiej. Po lewej stronie na dole obok Piotrka
też w Londynie. Marta, kierownik programów dotacyjnych. Ja bym chciał zapytać ciebie, bo ty jesteś od rana do wieczora w komputerze. Ja to słyszę, siedząc całkiem niedaleko. Słyszę, jak pracujesz, jak wiele masz do pracy i nie zawsze łapię, tak znowu głowa jest za mała, żebym mógł to złapać, na czym twoja praca polega. Wiem, że też zajmujesz się wolontariatem, który jest rzeczą bez wątpienia ważną, jakkolwiek w twojej działalności dodatkowo. No wiesz co, nie powiedziałabym, że dodatkowo. Teraz możesz mieć takie wrażenie, ponieważ obecnie teraz w listopadzie i grudniu i jeszcze w styczniu będziemy bardziej skupieni rzeczywiście siłą rzeczy na zarządzaniu programem ministra ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą i po prostu no, to jest wymuszone tym, że musimy się na tym skupić, zająć, bo trzeba przeprowadzić proces oceny wniosków do końca stycznia. No i udało nam się wyrobić w tym terminie w zeszłym roku i myślą, że no i staramy się wyrobić po prostu w tym roku, żeby tak było. Ile tych projektów jest, Marta? Słucham? Ile tych projektów mniej więcej jest, bo to pokazuje górę, z którą ty się musisz zmierzyć. To znaczy, wiesz, zarówno w tym, jak i w zeszłym roku tych projektów wpłynęło około 120 do programu ministra. No, wszystkie trzeba przeanalizować, wszystkie trzeba no, ogarnąć. No, jest to duża logistyczna praca, rzeczywiście, rzeczywiście. To jest duża logistyka, żeby to wszystko się nie pomieszało, żeby powpisywać wszędzie dobrze. Jesteśmy też, myślę, że bardzo taką instytucją bardzo otwartą i rozumiejącą naszych różnych wnioskodawców, na razie jeszcze wnioskodawców. I myślę, że bardzo im staramy się im pomagać też iść na rękę, tak? Czyli jeżeli ktoś ma problem z załączeniem jakichś załączników do systemu, to się umawiamy, prawda, że dobra, to doślecie nam mailem. Potem trzeba, prawda, ten w jednym w czasie inny benefit, wnioskodawca w innym czasie, więc to trzeba wszystko połapać, te wszystkie nitki i do dobrych pudełek pod tytułem foldery to wsadzać sobie i to wszystko uporządkować. No, program wolontariat jest pierwotnie, no, to jest nasz program własny, program naszego instytutu. I to jest też ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, wolontariat. I różni się od programu ministra tym, że program ministra jest programem skierowanym do profesjonalistów, tak, do osób zawodowo zajmujących się ochroną zabytków właśnie w tym celu, żeby no, zrealizować konkretne projekty konserwatorskie, czy archiwistyczne, czy digitalizacyjne. A program wolontariat jest skierowany tak naprawdę do wszystkich ludzi, którzy kochają historię, którzy lubią... Program wolontariat umożliwia każdemu człowiekowi praktyczną dołożenie cegiełki do ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, tak? Czyli to są głównie obozy wolontarystyczne, które mają na celu wykonanie jakichś prostych prac na rzecz na przykład cmentarzy, których przecież jest przeogromna ilość chociażby na Ukrainie, Białorusi, Litwie, no to jest rzecz oczywista, ale są też przecież nagrobki właśnie i cmentarze polskie, nie tylko w dawnej Rzeczpospolitej, ale też i w innych krajach świata. Chociażby w tym roku jeden z projektów, harcerze pojechali do Afryki, bo tam też, prawda, losy polskich uchodźców, Polaków, no, z Syberii zaprowadziły ich również do Afryki. I tam mieszkali, tak? I tam pozostawili ślady po sobie. I udało się mimo pandemii tam pojechać. Uważam to za bardzo duży sukces, że im się udało. Okej. No tak, to taka dygresja mała. Ja byłem zaskoczony kiedyś, będąc w Namibii, spotkałem również polskich potomków.
To już było pokolenie z końca XIX wieku, które wyjechało dokładnie z części, z okolic Krosna. Za chlebem oczywiście pojechali, znaleźli się metodą trochę konika szachowego, zupełnie przypadkowo w południowej części Afryki. Wtedy nie było Namibii, rzecz jasna. Natomiast no, dzisiaj jest to Namibia i są tam polscy obywatele, czy właściwie potomkowie Polaków, bo oni już się dzisiaj nie nazywają Polakami, jakkolwiek gdzieś tam w głowie jeszcze trochę tradycji zostało. Jeśli chodzi o wolontariat, ja dziś bardzo długo rozmawiałem z profesorem Smazą i dowiedziałem się, nie mając takiego pojęcia, że wolontariusz to nie jest osoba, która może na przykład wejść, zająć się zabytkiem bez kontroli kogoś, kto jest do tego przeznaczony, do kogoś, kto jest profesjonalistą. No, wolontariusz, wiadomo, taki, gdybym ja na przykład chciał zostać dzisiaj wolontariuszem, może nadać się do tego, żeby oczyścić cmentarz, ale nie może dotykać się do zabytków, to jakby wynika z konkretnych przepisów. To jest taka ciekawa informacja, którą jakby warto sobie cały czas powtarzać, żebyśmy się sami nie zabierali za to, co jest dla profesjonalistów, no bo Instytut Polonika to jest takie miejsce, w którym się łączy profesjonalistów z profesjonalistami, dodając troszkę, tak mam wrażenie, takich zwykłych ludzi, żeby zrozumieli, co się tutaj dzieje. Tak, ale to nie wyklucza też takich prac, bardzo prostych prac przy samych zabytkach, ponieważ program Wolontariat umożliwia takie prace, jeżeli właśnie w tych pracach, jeżeli te prace będzie nadzorował konserwator, jeżeli tam będzie z nimi. I tak właśnie było chociażby właśnie w przypadku profesora Smazy, który pojechał z wolontariuszami do Mołdawii i do Naddniestrza i tam po prostu pracowali na nagrobkach pod jego okiem, pod jego nadzorem i no, też jest inna sytuacja, jeżeli to są załóżmy praktyki studenckie, no to wtedy to wiadomo, tak, praktyki konserwacji. Słuchajcie, takie pytanie do wszystkich, bo na pewno macie za sobą mnóstwo różnych przygód, które się przez ten czas, kiedy pracujecie w Polonice, wydarzyły. To są różne pewnie przygody, czasem niektóre śmieszne, czasem troszkę mniej śmieszne, bo trzeba na przykład długo utknąć na granicy. Czy coś takiego sprzedacie wszystkim na Facebooku? Coś takiego naprawdę wesołego? Zapraszam. To ja mogę powiedzieć. Ja mogę wspomnieć historię, bo to pokazuje, że nie tylko mierzymy się z takimi naprawdę dużymi problemami typu stworzenie najlepszego programu na to, jak uratować dany obiekt i jaką technikę najlepiej zastosować, albo co zostawić, żeby pokazywało, jak ten obiekt wyglądał przed konserwacją, a co jednak musimy dorobić. I to są duże czasem dylematy, z którymi mierzymy się chociażby na komisjach konserwatorskich, ale na komisjach konserwatorskich mierzymy się także z dość prostszymi rzeczami, które jednak wpływają na nasze funkcjonowanie, a mianowicie chociażby ostatnia komisja, znaczy nie ostatnia, ale jedna z komisji, na których byłam właśnie też na Ukrainie i przejazd jakąś trasą po prostu skrótem przysłowiowym, lokalnym, które jak się okazało dzień wcześniej bardzo padał deszcz, a droga prowadziła, to była taka polna droga, więc wszystko tak namokło, że po prostu wszyscy żeśmy w tym samochodzie ugrzęźli i wszyscy żeśmy ten samochód musieli pchać, ale de facto skończyło się tak, że ksiądz nas wyciągnął taką małą ładą po prostu, duży ośmioosobowy samochód. Więc to są, gdzieś tam może nawet zaraz znajdę zdjęcie, to też pokażę, ale to myślę, że to są takie rzeczy, z którymi też się borykamy, które z takie prozy życia bym powiedziała, ale nadają smaczku temu, co tutaj się dzieje i czym się zajmujemy. Czy ty wtedy byłeś w czasie tego wyjazdu, kiedy trzeba się było wykopywać za przeproszeniem nogami, rękami i ksiądz ładą niwą wyciągał? Czy ja byłem? Byłem. Założenie było wykopywania się generalnie niesłuszne, bo po przejechaniu kawałka metra znowu się zakopaliśmy, także trzeba było i tak trzeba się, linka się zerwała niestety. Linka się zerwała, którą ksiądz ciągnął i musiał pojechać po drugą, więc po prostu, a myśmy stali w tym polu i po prostu... Przy okazji waszych przygód ja również zadałem księdzu pytanie teraz, no bo spadł śnieg akurat tego dnia, kiedy my tam byliśmy, czy łada jest gotowa do pracy, ale odpowiedział, że niestety się zepsuła, więc lepiej, żebyśmy pojechali dookoła.
taka była propozycja. No, to są takie przygody, które się na pewno muszą zdarzyć, bo no, działamy w absolutnie różnych miejscach. Karol, czy ty takie przygody też miałeś? Nie, tego typu nie miałem przygód. Ja raczej z racji swojego programu rzadko wyjeżdżam za granicę, nie zawsze w takie ekstremalne warunki. Natomiast były innego rodzaju przygody, ale to może przy innej okazji, w innym. Tajemniczo, pani dyrektor, a największa przygoda w Instytucie ostatnich 3 lat. Oczywiście poza przygodami typu wyzwania, no bo to też jest wyzwanie, przed wyzwaniem jest chyba ten budynek, w którym znajduje się Instytut. To znaczy, no, dla mnie właśnie te wyzwania to też są przygody tak naprawdę, bo ten budynek rzeczywiście okazał się wyzwaniem i tutaj ukłon przede wszystkim do kierownika naszego wydziału administracyjnego, którego tutaj wśród nas na Facebooku nie ma, czyli Tomka Wiśniewskiego, bo żeby nie on, to naprawdę nie wiem, jakby to wszystko wyglądało. W każdym razie udało nam się zupełnie niechcący, bo tak naprawdę nie spodziewaliśmy się tego na początku naszej działalności, że uratujemy bardzo fajny zabytek. Willę, która jest rzeczywiście bardzo ciekawym przykładem budownictwa lat 30., a na dokładkę jeszcze nam się willa bardzo ładnie wpisała w misję Instytutu, bo jej pierwszym właścicielem był Stanisław Kirkor, który współpracował ze Stefanem Starzyńskim, był urzędnikiem skarbowym, potem był emigrantem, a jeszcze w międzyczasie należał do tej ekipy, która ratowała polskie złoto, więc to jest jeszcze bardzo kolejna ciekawa historia. I w efekcie wylądował na emigracji i tam zaczął zajmować się z pasją historią i został bardzo cenionym historykiem doby napoleońskiej. Jego książki rzeczywiście są bardzo cenione przez historyków tego czasu. Także nasza sympatyczna bardzo siedziba na Mokotowie ma też bardzo ciekawą historię, taką, która właśnie bardzo się z naszą działalnością ładnie połączyła. A takich przygód i wyzwań to mieliśmy naprawdę sporo. No, przygody komunikacyjne na Ukrainie i w różnych innych miejscach to długo by opowiadać, zwłaszcza, że projekty z reguły niestety kończą się w listopadzie albo grudniu, więc aura nieszczególnie sprzyja, a jakość dróg, zwłaszcza przepraszam, na Ukrainie, no to dużo można by było na ten temat opowiadać, zwłaszcza, że ja pamiętam wyjazdy na Ukrainę sprzed lat kilkunastu i muszę powiedzieć, że teraz to już i tak naprawdę jest luksus. To w porównaniu z tym, z czym myśmy się musieli borykać jeszcze kilka lat temu tak naprawdę. Natomiast dla mnie też takimi dużymi wyzwaniami bardzo często jest po prostu odkrywanie zabytków z bliska. Takim odkryciem jest no, dotknięcie ręką, nosem i wzrokiem na przykład sklepienia w kościele jezuitów. I do tego jeszcze obserwowanie, jak to sklepienie dzięki konserwatorom zaczyna się zmieniać i pięknieć. I to jest naprawdę fajna przygoda. To rzeczywiście jest taka wartość dodana. Ja chcę dopowiedzieć do tego. Bardzo dziękuję za zwrócenie na to uwagi, bo po prostu też stawiamy na przykład, pokazywaliśmy tutaj te zdjęcia, prawda, kiedy gdzieś tam nas na górze fasady, prawda, dotykamy rzeczy, które tak naprawdę kiedyś, tak naprawdę artyści dotykali, tak naprawdę, które dla normalnych osób są niedostępne i też poznajemy to z bliska, namacalnie po prostu. I to jest właśnie ekscytujące w tym wszystkim. I do tego jeszcze zwykle w takich miejscach właśnie, tak jak wspomniane sklepienie kościoła jezuitów, zdarzają się fajne odkrycia, czyli na przykład no nie, odnaleziona zostaje sygnatura malarza, czy jakiś napis. Odnalezione zostają świadectwa dziejów tego sklepienia. Na przykład takim bardzo ciekawym świadkiem na sklepieniu kościoła jezuitów jest data 1919, no bynajmniej owe malowidła nie powstały w roku 1919, tylko to jest pamiątka po tym, jak przez sklepienie, jak w sklepienie kościoła jezuitów trafiła bomba i to miejsce zostało później na sklepieniu zaznaczone. No dużo takich fajnych smaczków, poza tym z bliska można zobaczyć też tak naprawdę, jak artyści, malarze pracowali. Tego się nie zobaczy z dołu, nawet mając dobrą lornetkę i dobry sprzęt, to tego się nie zobaczy z dołu, a poza tym patrzenie też na pracę konserwatorów i podziwianie ich naprawdę świętej anielskiej cierpliwości,
i tego, z jakim oni szacunkiem też podchodzą do tych obiektów, jak starają się tak zrobić, żeby nie zaszkodzić, żeby też nie przedobrzyć, żeby nie zrobić ładniej niż było, albo niż autor chciał to zrobić, a człowiek jest tylko człowiekiem, czasami chciałby, żeby jego własna ręka i własny ślad został. Oni tego nie robią, oni potrafią właśnie przywracać to pierwotne piękno tych rzeźb czy malowideł. Na mnie w tym kościele, byliśmy tam wspólnie, zrobiła ogromne wrażenie szafa, a właściwie jej wnętrze, też szafy nie można zobaczyć normalnie, bez autoryzacji. Szafa, której wnętrze zostało wyklejone gazetami z XIX wieku w języku francuskim, nie wiadomo dlaczego, nikt nie wie. To jest jedna z takich fantastycznych tajemnic, które takie projekty kryją. Słuchajcie, zbliżyliśmy się do granicy godziny, w związku z tym w zasadzie chciałem tylko to podsumować i spytać was szybciutko już zupełnie, żeby nie zanudzać naszych widzów. Czego sobie życzycie teraz na te trzecie urodziny? Tak od siebie, po jednym krótkim zdanku. Trudne pytanie, wiesz? O nie. Magda, minuta, mamy minutę. Znaczy na pewno sobie życzymy, żeby się zakończyła pandemia, bo rzeczywiście nam naprawdę bardzo mocno życie utrudnia. Wszystkie praktycznie nasze projekty są albo za granicą, albo wiążą się z zagranicą, albo tak jak w przypadku projektów Magdy, no po prostu musimy z nimi wychodzić do ludzi. Oczywiście bardzo żeśmy się rozwinęli facebookowo, instagramowo i tak dalej, no ale to jednak jest nie to samo, co tak powiem kontakt z żywym człowiekiem. Magda, będzie nowy film? No pewnie, nie ma opcji, żeby nie było przede wszystkim. Życzę nam i wszystkim, żeby kolejne lata były jeszcze bardziej niezwykłe, co się na pewno uda w każdej opcji, z pandemią, bez pandemii. Bez pandemii na pewno fajniej, ale nawet jak będzie, to damy radę, bo rzeczywiście już teraz udało nam się zrobić dużo fajnych rzeczy, ale myślę, że przyszły rok to dopiero będzie. Dopiero będzie. Piotr i Marta, jak sądzicie, czego sobie życzycie? Jednym głosem. Kolejnych super projektów konserwatorskich, najlepiej barokowych. Ja sobie życzę, ale jestem też pewien, że przyszły rok będzie jednakowoż lepszy, i ponieważ z racji zarazy pewne projekty musiały się przesunąć na przyszły rok, więc sądzę, że ten przyszły rok będzie fajną kumulacją bardzo ciekawych projektów, a na niektóre to już sobie ostrzę zęby i życzę sobie, ale i Instytutowi Polonice, żeby to się udało wszystko zrealizować, to co mamy w zamiarze, na okoliczność trzylecia. No, widzisz, wszyscy mówią pandemia, a ty w końcu nazwałeś to tak jak należy, zaraza. To mi się bardzo podoba, Karolina. Musisz zakończyć. Czego sobie życzysz? Sobie i nam. Ja myślę, że życzę sobie i nam tego, żebyśmy w tej pracy, tak jak nadal to jest, to żebyśmy coraz jeszcze więcej mieli takich uczuć, kiedy po prostu zachwycamy się tym, co poznajemy, bo ja to doświadczam w tej pracy tego na co dzień, bo się bardzo dużo dowiaduję i bardzo na przykład po wejściu do Katedry Ormiańskiej, no to jest takie wrażenie, którego nigdy w życiu człowiek już nie zapomni. I życzę nam, żebyśmy mieli po prostu jak najwięcej takich wrażeń, realizując te wszystkie projekty. A Rafale, to czego ty życzysz, bo to też jest. Chciałbym poznawać świat, który do tej pory był mi wbrew pozorom nie do końca nieznany, bo historia jest moim konikiem, natomiast z takiego punktu widzenia historii nie oglądałem i uczę się bardzo wielu rzeczy, uczę się was i to jest bardzo przyjemne i tego sobie życzę, żeby to jak najdłużej trwało, bo okej, no już coś w swoim życiu zrobiłem, ale teraz mam wrażenie, że dotykam takich absolutnie białych plam. Dla mnie zawodowo białych plam. A dziennikarz lubi mieć białe plamy, bo wtedy jest o czym pisać. Także chciałbym zachęcić do tego, żebyśmy co te dwa tygodnie odwiedzali o 19 we czwartek. Naprawdę przesympatyczna audycja, tak to nazywam, audycja, która opowiada o historii. No i odwiedzajcie przede wszystkim Facebooka, ale nie tylko Facebooka. Piszcie, dzwońcie. No, z dzwonieniem to różnie bywa, ponieważ pracujemy hybrydowo, tak jak to Karol powiedział, żyjemy w zarazie. Ale zaraza, mamy nadzieję, nie potrwa długo i za parę miesięcy już to się wszystko skończy. Magda, to się tak ma nie skończyć. Ja muszę coś powiedzieć, że no nie byłoby.
No muszę. Nie byłoby tych czwartkowych spotkań, gdyby nie wszystkie projekty, które powstają u Karola i gdyby nie projekty Piotra i gdyby nie to, że my super ze sobą wszyscy działamy i gdyby nie to, że jest tak ze sobą działamy, jak jeden organizm czasami, to by nam tak to nie wychodziło. A ja mam jeszcze, zanim skończymy, to ja mam tutaj na bieżąco, bo no tak, śledzę komentarze i mam, Piotrze, do ciebie komentarz od Marii, która była z nami w Lwowie w zeszłym tygodniu. Komentarz brzmi: Piotr, pokaż koszulkę. Nie wiem, co tam masz. Spokojnie, może pokazać. To chyba Malczewski. Proszę. No. Polski. Jest z Polski. Jesteśmy świetnie zgranym zespołem i to jest, chciałbym podkreślić tutaj. Cieszę się i to jest jedno z moich marzeń, żeby ten zespół jak najdłużej się utrzymał i żebyśmy po prostu jeszcze bardziej byli świetni w tym, co robimy. Rozwijamy się, to najważniejsze. Czyli teraz przechodzimy do części nieoficjalnej, krótko mówiąc, wyłączamy ekran i na przykład sobie otworzymy coś. To jeszcze musimy podziękować naszej księgowej jednej i drugiej, czyli Zosi i Agacie. Zdecydowanie naprawdę wielki hołd za to, że z nami wszystkimi wytrzymują i bardzo podziękować też naszym prawnikom, że z nami wytrzymują, bo naprawdę dostarczamy im bardzo wielu atrakcji. A ja chciałem wspomnieć całej reszcie osób, której z nami dzisiaj tutaj nie ma, może nie tyle fizycznie, ile towarzyszą nam z boku. To jest cały sztab ludzi, którzy dbają o to, żeby te projekty miały, żeby mogły zaistnieć. Na przykład Ania, na przykład Patrycja, na przykład Tomek wspomniany, na przykład Mariusz, na przykład Kuba i tak dalej, i tak dalej. Na przykład Reja, Justyna, Sylwia, wszyscy. Otóż właśnie. No, tak, Kasia i Ola i Agnieszka. Marta, Monika, Kasia. Kasia, Ania, Marek, który dopiero się... Tak, wszyscy. Dzięki wam. Tym miło dzięki wam to żyje. I serduszko. Tak, to wszyscy możemy zrobić serduszka dla zespołu. Tym miłym akcentem chcielibyśmy się pożegnać i życzyć sobie, żeby następne urodziny były tak samo sympatyczne i każde kolejne, i żeby później można było wspominać, że a tam jak były trzecie urodziny, to coś tam, to zawsze jest najweselej. Proszę Państwa, bardzo, bardzo wam dziękujemy. No i spróbujemy się teraz rozłączyć z tego live'a. I życzymy radosnych i spokojnych świąt, bo to już za chwileczkę. To jeszcze daleko. Dobrze.